Nie, chyba nic nie czuję. W zasadzie nie czuję, ale to jest wszystko, ale może coś tym jest. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy jest to nic, czy nic. Natomiast na pewno nie jest to taka ściema jak fałę pala, a producent zapowiada, że już niedługo pojawią się badania, które jednoznacznie potwierdzą działanie związek. A teraz zapraszam Was na ciekawostki ze świata. Ostatni sukces marsjańskiego robotnika Studio wrócił do naszej planety otóż z ciała. Dzisiejsza technologia pozwala na konstruowanie coraz bardziej zaawansowanych konstrukcji. Spójrzmy zatem na kilka z nich. Na początek co łatwego. Roboplot zostanie sterowany z poziomu komputera robotniki, który widać na filmie najlepiej sprawdzi się zimą. Szkoda tylko, że jest to konstrukcja amatorska. Na szczęście kolejne dwa urządzenia do tego wykorzystania. Roboty, które pilnują na okna? Oczywiście, wystarczy je przystać do szyby i gotowe. O resztę, czyli o umycie okna, martwi się sam robot. Być może już za kilka lat w salonach fryzjerskich żywych pracowników zastąpi... Romeczku? Czemu nie? Szkoda, że w międzyczasie nie będziemy mogli z nich pokrytować. Morphex, gdyby wszedł do produkcji, byłby jedną z najbardziej oryginalnych zabawek. To kroczący heksagon, który w jednej chwili zmienia się w zdalnie sterowaną kulę. Składa się z 25 serwomechanizmów przytwierdzonych do wspólnej ramy, do której przymocowane są także sterujące podzespoły elektroniczne oraz źródło zasilania. LS3 to niesamowita konstrukcja inżynierów z Boston Dynamics. Robot skonstruowany dla DARPA, czyli Agencji Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych, jest w stanie przejść 32 km bez zatrzymywania, a także przenosić 6 na dół do 180 kg. Sam raz na duże zakupy, tym bardziej, że można podążać za swoim panem bez konieczności sterowania. Wyposażono go w szereg czujników, które sprawią, że jest w stanie utrzymać się nawet bardzo przelicznie. No jak przelicznie? Papierosy elektroniczne to coraz popularniejszy gadżet. Praktycznie można je kupić w każdym centrum handlowym. Czy rzeczywiście są... Kazamy serduszko? Serduszko pokażemy. Zapraszam na test. Morteczkę pokażemy. Łaciadu morteczkę. Myślić na gdzie? Pomyślić na gdzie? Moją. Tak. Papierosy pojawiły się w 2006 roku i od razu zyskały całą rzeszę zwolenników. Głównie dlatego, że jest to idealna metoda na to, żeby rzucić palenie. W środku znajduje się płyn wraz z nikotyną, który po podgrzaniu do temperatury około 180 stopni zamienia się w par. Ona jest bezwonna i nie zawiera około 4000 związków chemicznych szkodliwych dla naszego organizmu. Każdy elektroniczny papieros składa się z dwóch części. Pękaj, moje maleństwo, pękaj. Pani zrobiła film, tylko wiesz? Nie. Przylicznie na się, maleństwo, przylicznie. Tak. W środku znajduje się mikroprocesor, który pobudza bateria w momencie, kiedy się zaczynamy zaciągać. Podgrzewa specjalną płytkę, płytka płyn i w ten sposób powstaje para, którą wdychamy. Innym rozwiązaniem jest ten papieros, który przypomina cygar. Od razu widać, że tutaj bateria jest zdecydowanie większa i grubsza, a włączamy ją poprzez naciśnięcie tego przycisku. Wtedy dopiero zaczyna płyn się nagrzewać. Wdychamy parę. To rozwiązanie jest o tyle wygodniejsze dla każdego użytkownika, ponieważ bateria nie jest na standby'u, tylko jest przez nas mechanicznie włączana, co oznacza, ubrudziła ci pani? Ubrudziła? Producenci papierosów z pewnością robią wiele, żeby pozyskać nowych klientów. Na rynku możemy kupić taką paczuszkę, która wygląda jak prawdziwa papierosów.
oparciu mamy dostęp do papierosa i do kartridży, a całość jest ładowarką. Drugi model ze zdjęcia możemy nałożyć na szyję, ale moim zdaniem najlepszym kitem jest ten papieros z końcówką, którą możemy obsługiwać telefony i wszystkie urządzenia z dotykowych ekranów. W każdym pudełku wraz z elektronicznym papierosem dostajemy kartomizer, czyli wkład naznaczony płynem, a także sam płyn. Kiedy skończy nam się płyn w tym kartridżu, wtedy bardzo prosto można uzupełnić go. Wystarczy parę kropel, odpowiednie paczki papierosów